Dzień dobry, szanowni państwo. Będę wdzięczna za wyłączenie mikrofonu, bo się słyszę i przechodzę do prezentacji. Dziękuję. Szanowni państwo, ja nazywam się Aleksandra Hochenzy i reprezentuję Curulis, czyli firmę, która drugi rok z rzędu miała przyjemność przygotować we współpracy z władzami gminy raport o stanie gminy Jarosław za rok 2022. Szanowni państwo, zastanawiałam się, od czego tą naszą dzisiejszą prezentację raportu rozpocząć i chciałabym zacząć od takiej kwestii związanej z tym, że w zasadzie mamy dość duże prawdopodobieństwo, że raport, który dziś będziemy przedstawić, nad którym będziemy debatować, może być, nie musi, ale może być ostatnim raportem tej kadencji. Gdyby przepisy na początku tego roku nie zmieniły się, to najpewniej i z pewnością to byłby ostatni raport, no bo wybory w listopadzie, więc to byłby ostatni raport. Oczywiście to nie jest ostatni rok tej kadencji, a ponieważ mamy przesunięte wybory na przyszły rok, na kwiecień, no to tutaj od wyłącznej właściwości czy decyzji władz gminy będzie należało to, czy ten raport za rok 2023 będzie opracowywany przed czy po wyborach. Niemniej jednak nawiązuję do tych wyborów i do kadencji, dlatego że chciałabym zwrócić tutaj szczególną uwagę na to, że te nasze ostatnie 3-4 lata, czyli w zasadzie cały okres trwającej właśnie kadencji, no był okresem bardzo trudnym i wymagającym. Ja z samorządami współpracuję ponad czy blisko 10 lat i nawet patrząc przez pryzmat tych moich 10 lat pracy z samorządami, odnoszę wrażenie, że te ostatnie 3-4 lata były najbardziej wymagające i najtrudniejsze, patrząc chociażby przez pryzmat tego okresu. Dlaczego? Dlatego, że w 2020-2021 roku mierzyliśmy się z pandemią koronawirusa, z działaniami, które podejmowane były przez samorządy właśnie po to, żeby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Rok 2022 to wojna na Ukrainie i określone reperkusje związane z pomocą, jaką samorządy realizowały na rzecz obywateli Ukrainy. Końcówka tamtego roku, czyli roku 2022, to inflacja, wzrost cen, to również wzrost stóp procentowych, czyli co chwilę pojawiają się jakieś kwestie, jakieś zdarzenia, które no, nakładają na samorządy pewne dodatkowe obowiązki, które de facto w tych poprzednich latach w takiej skali i zakresie nie występowały. Więc jak państwo będziecie analizować raport za rok 2022, to myślę, że warto spojrzeć troszkę na szerzej i troszkę na kontekst w ogóle tych naszych ostatnich 3-4 lat w samorządach, no bo one też przekładają określone skutki na bieżącą działalność w samorządzie. Jeśli chodzi o sam raport za rok 2022, to gdybyście państwo przyjrzeli się jego strukturze, to pewnie nie zauważycie jakichś daleko idących zmian, jeśli chodzi o strukturę tego dokumentu w porównaniu do roku poprzedniego. Bo gdybyśmy tak wzięli raport za rok 2021 i raport za rok 2022 i porównali, jakie zagadnienia zostały przedstawione w jednym i w drugim raporcie, to żadnej różnicy państwo w zasadzie nie zauważycie. Oczywiście drobne kosmetyczne zmiany, tak, ale jeśli chodzi o taki podstawowy układ tego dokumentu, no to różnic nie będzie. I jest to zdecydowanie przemyślane, celowe, właśnie po to, żeby ułatwić państwu i mieszkańcom porównywanie tych danych, sprawdzanie, jak poszczególne dane zmieniły się na przestrzeni lat, czyli żeby ułatwić interpretację, poszukiwanie informacji, czy po prostu przemieszczanie się po tych raportach. One są po prostu jednolite pod względem tej struktury dokumentu i informacji, które tam zostały zawarte. Jeśli chodzi zaś o zakresy merytoryczne informacji, które w raporcie zostały zawarte, możemy je podzielić na takie trzy główne obszary. Pierwszym obszarem będą informacje, które w raporcie uwzględniamy, a które wymaga ustawa.
Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje bowiem, że w raporcie o stanie gminy musimy przedstawić informacje o realizacji uchwał Rady Gminy, informacje w zakresie realizowanych polityk, programów i strategii oraz informacje w zakresie budżetu obywatelskiego. I takie informacje w raporcie o stanie gminy zostały przedstawione, z tym, że w przypadku gminy Jarosław nie występował budżet obywatelski, nie był on realizowany, a jako formę takiej partycypacji mieszkańców w realizacji budżetu przedstawiamy tutaj fundusz sołecki. Drugi zakres informacji, który w raporcie został przedstawiony, to jest informacja o realizacji zadań własnych, czyli wszystko to, czym na co dzień żyje samorząd. To będzie oświata, będą inwestycje, infrastruktura, gospodarka komunalna, pomoc społeczna, działalność kulturalna, sportowa, czytelnicza, bezpieczeństwo publiczne, czyli wszystko to, co wiąże się z realizacją zadań na rzecz mieszkańców. I trzeci obszar merytoryczny raportu stanowi pewnego rodzaju podsumowanie zmian, jakie w gminie nastąpiły w poprzednim roku w porównaniu do gmin należących do grupy porównawczej. Mam tutaj na myśli ocenę ogólną i porównanie sytuacji gminy do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Jest to swego rodzaju obiektywne podsumowanie sytuacji gminy i tego, jak działania podejmowane w danym roku, czy w roku 2022, wpłynęły na poprawę bądź zmianę sytuacji względem gmin należących do grupy porównawczej. I to są takie trzy główne obszary merytoryczne naszego raportu. Przejdźmy więc do poszczególnych zagadnień. Działalność Rady Gminy w 2022 roku. W raporcie zgodnie z tym, czego wymaga od nas ustawa, został przedstawione informacje na temat realizowanych uchwał. W samym raporcie w zakładce realizacja uchwał Rady Gminy znajdziecie Państwo pełną informację w zakresie podjętych uchwał wraz z informacją o statusie realizacji. Natomiast tak podsumowując zbiorczo tą informację, łącznie podjęto 220 uchwał w roku 2022, z czego 125 dotyczyło spraw finansowych, głównie zmian w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej. Na drugim miejscu pod względem liczebności to były uchwały o charakterze geodezyjnym czy planistycznym. Swego rodzaju uzupełnienie informacji o realizacji uchwał stanowi informacja w zakresie podjętych zarządzeń. Co prawda ustawa o samorządzie gminnym nie wskazuje tutaj obowiązku przedstawiania w raporcie informacji z realizacji zarządzeń, ale wychodzimy z założenia, że jest to swego rodzaju dopełnienie tej informacji w zakresie decyzyjności w samorządzie, bo mamy organ stanowiący radę i uchwały i obok mamy organ wykonawczy, czyli wójta i zarządzenia. Więc żeby dopełnić obraz podejmowanych decyzji, przedstawiono również informacje w zakresie podejmowanych zarządzeń. I takich zarządzeń w roku 2022 było 246, z czego zdecydowanie dominujące zarządzenie w zakresie spraw finansowych. Kolejnym obszarem przedstawionym w raporcie są realizowane polityki, programy i strategie. W samym raporcie przedstawiono szczegółową informację w zakresie tego, jaka polityka była realizowana w roku poprzednim, co było podstawą prawną jej realizacji, jaki był jej cel oraz jakie konkretne działania w roku 2022 zostały podjęte, aby taką politykę czy program realizować. Łącznie w 2022 roku gmina realizowała 14 dokumentów i programów strategicznych, z czego poszczególne programy zostały skategoryzowane w zależności od obszaru merytorycznego. To, na co ja bym chciała Państwu zwrócić uwagę, to może nie tyle konkretne działania w ramach polityk, bo myślę, że Państwo z tym bardzo dobrze możecie zapoznać się w samym raporcie. Natomiast chciałabym przedstawić informację, która może wprost z raportu nie wynika, ale możemy ją wyczytać między wierszami. Chodzi mi tutaj o podzielenie realizowanych polityk, programów i strategii na dwie kategorie. Polityki o charakterze obligatoryjnym i polityki o charakterze fakultatywnym. Mamy część, są ustawy i część ustaw po prostu nakłada na samorządy realizację określonych polityk, programów, strategii. Bardzo dobrym przykładem tego są na przykład programy realizowane w ramach pomocy społecznej. Program wspierania rodziny, program przeciwdziałania alkoholizmowi, program przeciwdziałania narkomanii. Te programy spotkamy w każdej gminie. Dlatego
myślę, że warto tutaj zaznaczyć na tą aktywność władz gminy w zakresie realizacji tych polityk o charakterze fakultatywnym, czyli tych, które, do których gmina, do realizacji których gmina podejmuje, podchodzi w zasadzie we własnym zakresie i z własnej woli. Oczywiście tutaj jako taki podstawowy dokument wskazać należy strategię rozwoju gminy Jarosław na lata 2016-2025, strategię rozwoju ponadlokalnego, czy chociażby programy w zakresie ochrony środowiska, jak program usuwania azbestu czy plan gospodarki niskoemisyjnej. Myślę, że ta aktywność i realizacja tych programów fakultatywnych tutaj właśnie warto zwrócić na tę informację szczególną uwagę. Elementem takim uzupełniającym raportu, być może on się nie wiąże jakoś szczególnie z poszczególnymi obszarami merytorycznymi, realizowanymi zadaniami, ale zdaje się, że demografia jest jednym z dość istotnych fundamentów tak naprawdę funkcjonowania samorządu, bo to są mieszkańcy, do których samorządy kierują swoje usługi i na rzecz których realizują swoje zadania. Więc ta demografia jest pewnego rodzaju też wprowadzeniem w realizację kolejnych działań. Liczba mieszkańców na koniec 2022 roku to było 13 111 osób i nastąpił nieznaczny spadek liczby mieszkańców w stosunku do roku poprzedniego. Chciałabym tutaj nadmienić, że gdybyście Państwo wzięli liczbę mieszkańców z roku 2021, dodali zameldowania na pobyt stały, odjęli wymeldowania, dodali urodzenia i odjęli zgony, to nie wyjdziemy na liczbę 13 111, dlatego że w liczbie zameldowań na pobyt stały ujęto również takie przemeldowania wewnętrzne, czyli zameldowania, zmianę miejsca zamieszkania z miejscowości do miejscowości, czyli tak zwane zameldowania wewnętrzne. Więc gdybyś tak wprost chcąc porównać te dane i je przeanalizować, to na taką liczbę na podstawie zwykłej sumy i różnicy Państwo nie wyjdziecie, ponieważ w tej liczbie zameldowań na pobyt stały, czyli 346, mieszczą się zameldowania, które następują wewnątrz gminy. Natomiast z punktu widzenia demografii warto zwrócić uwagę na takie ujęcie czasowe. Od roku 2016 do roku 2022 w zasadzie nastąpiła nieznaczna liczba mieszkańców. Można wręcz powiedzieć, że liczba mieszkańców gminy na przestrzeni 6-7 lat kształtuje się na stabilnym poziomie. Oczywiście jak spojrzymy na wykres i wartości dynamiki z roku na rok, no to dostrzegalne są pewne wahania, wzrosty i spadki. Szczególny spadek w roku 2020 i 2021, czyli swego rodzaju efekt pandemii, jakby może nie efekt, ale skutek pandemii koronawirusa i jakby sytuacja w zasadzie analogiczna jak w większości jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, ale gdybyśmy spojrzeli na to całościowo, to w zasadzie możemy powiedzieć, że liczba mieszkańców gminy jest stabilna na przestrzeni lat. I myślę, że to jest dobra informacja, ponieważ jak obserwujemy zmiany liczby mieszkańców w innych jednostkach, to zdecydowanie mamy do czynienia z tendencją malejącą, zresztą i w Polsce trend ogólnopolski jest taki, że liczba mieszkańców naszego państwa maleje. To się oczywiście przekłada na większość gmin, a tak naprawdę największe wzrosty, jeśli chodzi o wzrost liczby mieszkańców, odnotowują gminy położone przy ośrodkach wojewódzkich. I to jest jakby taka ogólnopolska tendencja. Wszędzie w zasadzie w większości gmin w Polsce liczba mieszkańców maleje, wzrasta w zasadzie tam, gdzie gmina położona jest gminą ościenną dla jakiegoś miasta wojewódzkiego, no a w przypadku gminy Jarosław mamy w zasadzie do czynienia z utrzymywaniem się tej tendencji, co myślę należy ocenić pozytywnie. Fundamentem realizacji jakichkolwiek działań w gminie oczywiście jest budżet. I jeśli chodzi o wykonanie budżetu za rok 2022, to dochody wykonano na poziomie blisko 75 milionów złotych, wykonano wydatki na poziomie 77,5 miliona złotych. W stosunku do roku poprzedniego, zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej, nastąpił wzrost tych parametrów. W samym raporcie przedstawione zostały poszczególne parametry finansowe i myślę, że Państwo możecie się z nimi doskonale zapoznać. Natomiast to, na co ja
ja bym chciała zwrócić uwagę, to relacje łączące te poszczególne parametry. Mam tutaj konkretnie na myśli wynik budżetu bieżącego. Wynik budżetu bieżącego jest głównym, najważniejszym parametrem finansowym w jednostkach samorządu terytorialnego. Jak oceniają Państwa zdolność kredytową banki czy instytucje finansowe, to podstawowym parametrem, jaki brany jest pod uwagę, jest właśnie wynik budżetu bieżącego. No i oczywiście pożądana tendencja jest taka, żeby budżety samorządów zamykały się nadwyżką budżetową, czyli dodatnią różnicą pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. I na wynik budżetu bieżącego możemy spojrzeć właśnie przez pryzmat tych wartości, które mamy na slajdzie, czyli na przykład dochodów na mieszkańca, dochodów bieżących na mieszkańca i wydatków bieżących na mieszkańca. I widzimy, Szanowni Państwo, że dochody bieżące na mieszkańca w roku 2022 to była kwota blisko 5,5 tysiąca złotych, natomiast wydatki bieżące na mieszkańca 4740 zł, czyli około 700 tysięcy zł na mieszkańca wyższe dochody w porównaniu do wydatków bieżących, co oczywiście należy ocenić pozytywnie. Myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę również na kwoty środków własnych na inwestycje, jak również wydatków zrealizowanych z dofinansowania. Z budżetem, z dochodami, wydatkami wiąże się nierozerwalnie również kwota zadłużenia i ta kwota zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego wzrosła. Na koniec roku 2022 zadłużenie gminy wyniosło niewiele ponad 8 milionów złotych. Natomiast sam dług sam w sobie nie jest zły, o ile nie wpływa na pogorszenie sytuacji. Natomiast jeżeli zestawimy kwotę długu z bardzo wysokim wynikiem budżetu bieżącego, jak również dość niską relacją zadłużenia w stosunku do dochodów, to możemy tak naprawdę powiedzieć, że jest to zdrowy dług, który służy realizacji inwestycji w gminie. Chcę tutaj od razu przejść płynnie do kwestii związanej z tym, że dług, jaki gmina posiada, jest efektem albo został zaciągnięty przede wszystkim po to, by realizować inwestycje. Wzrost inwestycji w stosunku do roku poprzedniego to jest 110%, czyli znaczący wzrost inwestycji, który częściowo został sfinansowany nowym kredytem. Z czego to wynika? Jakbyśmy spojrzeli z lotu ptaka na budżety samorządów w Polsce, to mamy taką ogólną tendencję. Budżet po stronie dochodowej dzieli się na środki własne i środki celowe, czy środki zewnętrzne. Budżet dochodów własnych, no to są wpływy, które uzyskujemy z podatków i opłat lokalnych. Natomiast ta druga część, czyli budżet środków zewnętrznych lub dotacje, no to są właśnie środki, które uzyskuje samorząd z dotacji celowych, z subwencji i po prostu z innych źródeł, czyli jak przykład z funduszy celowych. I ogólnie mamy teraz taką tendencję, że następuje usztywnienie budżetów dochodowych, czyli zwiększa się udział środków zewnętrznych, celowych, na wydatkowanie których jednostki samorządu terytorialnego nie mają żadnego wpływu. Z drugiej strony to powoduje uszczuplenie dochodów własnych. Często też mamy do czynienia z sytuacją, że musimy dofinansowywać zadania. Takim najlepszym przykładem tego jest oświata, no bo mamy zadania oświatowe, realizujemy wydatki, otrzymujemy subwencję, ale okazuje się, że subwencja starcza nam na pokrycie około 50% tych wydatków i drugie 50% musimy dołożyć ze środków własnych. Czyli pula środków własnych, jakie możemy przeznaczyć na realizację zadań własnych, jest mocno ograniczona. Dlatego też samorządy sięgają po kredyty, pożyczki, obligacje, by móc realizować inwestycje. I jeżeli mieścimy się w określonych normach i parametrach bezpieczeństwa finansowego, to możemy powiedzieć, że ten dług jest długiem zdrowym. I taka sytuacja ma miejsce w przypadku gminy Jarosław. Poziom zadłużenia w stosunku do dochodów na koniec roku poprzedniego wynosił niecałe 11%. Jak Państwo wiecie, w roku poprzednim zmieniły się przepisy. Wprowadzono tak zwany nowy limit zadłużenia, który obowiązuje w latach 2023 do 2025. I ten limit mówi, że kwota długu w stosunku do dochodów pomniejszonych o dotacje nie może przekroczyć 100%. Czyli nawet jeśli wzięlibyśmy pod uwagę
na potrzeby porównania właśnie ten limit, którego nie możemy przekroczyć, czyli naszego 100% dochodów, a ten, który aktualnie występuje w gminie, no to możemy powiedzieć, że ten poziom zadłużenia jest relatywnie mały w stosunku do tego, jaki mógłby być, gdybyśmy sugerowali się zapisami w ustawie. W kontekście tego chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na kształt WPF-ki na koniec 2022 roku, bo to, co teraz przedstawiam na wykresie, to jest wskaźnik z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych i on de facto wyznacza zdolność kredytową naszej gminy i wiąże się bardzo mocno z poziomem posiadanego długu, ponieważ to, co mamy na słupkach na wykresie, to jest wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia i on mówi nam o tym, ile w danym roku przypada mi spłat mojego długu wraz z odsetkami w relacji do dochodów. Natomiast to, co mam wyznaczone na wykresie krzywą, kolorem czerwonym, to jest wskaźnik maksymalnej obsługi zadłużenia, czyli poziom, którego nie mogę przekroczyć w zakresie wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia. To jest nasz limit, którego, no po przekroczeniu którego moglibyśmy sytuacja mogłaby być dość trudna, bo mogłaby się wiązać na przykład z realizacją programu postępowania naprawczego. I nawet jeśli wizualnie spojrzymy sobie na ten wykres, to widzicie Państwo, że różnica pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej obsługi zadłużenia i faktycznej obsługi zadłużenia według WPF-u na koniec roku jest bardzo duża. W zasadzie, jakbyśmy spojrzeli na rok 2029, czyli tu, gdzie mamy najmniejszą różnicę pomiędzy wskaźnikami, to ona i tak sięga 11 punktów procentowych. A generalnie mamy taką tendencję, też regionalne izby obrachunkowe wyznaczają pewnego rodzaju standard minimalnej różnicy i ona wynosi 1 punkt procentowy. Czyli generalnie jest ok i bezpiecznie, jak różnica na wskaźnikach wynosi nie mniej niż 1 punkt procentowy, a u Państwa wynosi 11 punktów procentowych, więc sytuacja wygląda bardzo dobrze, a przynajmniej to bezpieczeństwo w zakresie spełnienia wskaźników jest zachowane. W kontekście poruszonej już kwestii inwestycji i poziomu zadłużenia, to w samym raporcie zostało przedstawione i zwizualizowane, zrealizowane inwestycje w formie mapy, tak żeby mniej więcej no, po prostu wizualnie nieco bardziej interesująco dla odbiorcy przedstawić to, jakie inwestycje w której miejscowości zostały zrealizowane. Natomiast też w samym raporcie zostały przedstawione szczegółowo informacje w zakresie realizowanych inwestycji. No i tutaj, jeśli chodzi o takie najważniejsze kategorie realizowanych inwestycji w roku poprzednim, no to oczywiście inwestycje drogowe i transportowe, ponad 8,5 miliona złotych przeznaczone na realizację tych zadań, w tym również zadania, które realizowane były w obszarze dróg w zakresie Funduszu Sołeckiego. Myślę, że ja tutaj nie będę szczegółowo każdej inwestycji omawiać, bo też myślę, Państwo najlepiej wiecie, jakie inwestycje były realizowane. Jest to też w raporcie przedstawione. Natomiast tak obszarowo, kolejnym obszarem, kolejnym zakresem, czy tak, kolejnym obszarem, w ramach którego inwestycje były realizowane, była również gospodarka komunalna, ochrona środowiska, 1 833 000 przeznaczone na realizację tych zadań. To była w niewielkim stopniu już kontynuacja, czy nawet zakończenie dość dużego zadania realizowanego w poprzednich latach, związanego z budową instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, ale również działania związane z modernizacją urządzeń ochrony, czyli wymianą wodomierzy. Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne, ale również inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego, które również w ramach gospodarki komunalnej ochrony środowiska były realizowane. Duże środki przeznaczone również na inwestycje w ochronę, w oświatę i wychowanie, o 3 810 000 przeznaczone na budowę przedszkola w Sobiecinie oraz remont sali gimnastycznej w szkole w Tuczępach. Kolejnym obszarem, który w raporcie został przedstawiony, jest infrastruktura i gospodarka komunalna. W samym raporcie temu zagadnieniu poświęcono, w ramach tego zagadnienia uwagę poświęcono kwestiom związanych z gospodarką wodną, kanalizacyjną, odpadami, transportem, łącznością oraz gospodarką mieszkaniową. Natomiast
z istotniejszych i takich dość ważnych obszarów. Pozwolę sobie tutaj powiedzieć kilka słów na temat gospodarki odpadowej i myślę, że warto tutaj podkreślić dość pozytywną informację, taką pozytywną tendencję, jaka w gminie Jarosław ma miejsce i jest to już, to nie jest jakby zdarzenie tylko z roku 2022, ale również miało to miejsce w roku 2021 i mam tu na myśli właśnie to, że system gospodarki odpadami gminy w roku poprzednim zbilansował się, czyli pobierane opłaty były wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania tego systemu. I jest to oczywiście jak najbardziej pozytywna informacja, bo jeśli postawimy obok informację o tym, że budżety dochodów, dochody budżetowe gmin uszczuplają się, też te budżety są coraz bardziej sztywne, ponieważ dochodzi nam coraz więcej zadań z zakresu administracji rządowej, przychodzi nam coraz więcej dotacji, no to pozytywną informacją jest to, że państwo nie muszą ze środków własnych dokładać jeszcze do tego systemu. Myślę, że to, na co warto zwrócić uwagę, to jest struktura odpadów, bo blisko 59% odpadów stanowiło odpady o charakterze nieselektywnym, czyli zmieszane. No i jakbyśmy sobie spojrzeli, porównując to do innych gmin w Polsce, to tam myślę, że taki udział tych odpadów nieselektywnych to jest jakieś 51-52%, czyli proporcjonalnie troszeczkę więcej tych odpadów zmieszanych jest w gminie odbieranych, co może ewentualnie w przyszłości, czy powinno w przyszłości stanowić taki motor do tego, żeby być może w troszeczkę większym zakresie położyć nacisk na edukację ekologiczną mieszkańców. W ramach infrastruktury gospodarki komunalnej to, tak jak już wspomniałam, również wydatki na transport i łączność, łącznie zrealizowane w kwocie ponad 9 300 000 i 140% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, co oczywiście wiąże się ze wspomnianymi już wcześniej realizowanymi inwestycjami. Długość wyremontowanych dróg gminnych w roku poprzednim to 10 kilometrów, wybudowano i wyremontowano około 500 metrów chodnika, powstało 45 nowych, czy powstało, ale też wyremontowano łącznie 45 lamp ulicznych. Więc bardzo aktywny rok, jeśli chodzi właśnie o inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. Kolejnym obszarem funkcjonowania jest oświata i jeśli chodzi o oświatę, to wydatki zrealizowane w roku poprzednim to było 23 743 000 i wzrost wydatków nastąpił na poziomie około 20%. Ten wzrost oczywiście wiąże się z realizowanymi inwestycjami, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, 3 800 000 zostało przeznaczone na inwestycje w zakresie oświaty i wychowania, więc ten wzrost 20% w stosunku do roku poprzedniego jest efektem realizowanych inwestycji w roku 2022. Pokrycie bieżących wydatków oświatowych subwencją to jest 53%, czyli nieznaczna poprawa w stosunku do roku poprzedniego stopnia pokrycia tych wydatków. W samym raporcie przedstawione zostały określone parametry związane z oświatą, z edukacją. To, na co ja bym chciała zwrócić uwagę, to współczynnik skolaryzacji przedszkolnej i współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych, które wyniosły w roku poprzednim w gminie odpowiednio 64,2% oraz 61,8%. Myślę, że temu wskaźnikowi również warto się przyjrzeć, bo oznacza to nie mniej, nie więcej, że blisko połowa dzieci z terenu gminy pobiera naukę w innych gminach, a najpewniej jest to miasto Jarosław, jako to z racji tego, że tutaj no, miasto jest tym sąsiadującą jednostką, więc to też jest taka dość często występująca tendencja, że jednak z tych gmin wiejskich dzieci pobierają naukę w szkołach prowadzonych przez gminy miejskie. Aczkolwiek wydaje się, że warto byłoby tym wskaźnikom przyjrzeć się nieco bardziej i podjąć jakieś działania, żeby te dzieciaczki jednak pozostały na terenie gminy. Sprawy społeczne oraz zdrowie. Wartość zrealizowanych wydatków to jest 26 674 000 i wzrost w stosunku do roku poprzedniego o blisko 16%. Pomoc społeczna jest jednym z najbardziej
wydatkotwórczych obszarów funkcjonowania gmin. Zarówno w gminie Jarosław, jak i w innych gminach na pomoc społeczną, oświatę również wydaje się najwięcej środków. I w zasadzie jakbyśmy porównali kilka budżetów ze sobą, to te pozycje będą wymiennie występowały na pierwszym lub drugim miejscu. Jak analizujemy działania czy wydatki w zakresie pomocy społecznej z roku na rok, to dotychczas była obserwowana taka tendencja, że te wydatki jakoś szczególnie mocno nie wzrastały i nie spadały. Po prostu były realizowane na podobnym poziomie. W Państwa przypadku mamy 16-procentowy wzrost i myślę, że możemy go tutaj uzasadnić chociażby kwestią wypłacanego dodatku węglowego, którego w roku poprzednim nie było. Jest to pewnego rodzaju incydentalny charakter środków, które były wypłacane w roku poprzednim. One wynikały z tego kryzysu energetycznego, z którym mierzyliśmy się na koniec roku i to wpłynęło na wzrost ogólnej kwoty wydatków realizowanych w roku 2022. Jeśli chodzi zaś o ogólną kwotę wypłaconych świadczeń społecznych, to była kwota 22 milionów złotych. W ramach pomocy społecznej i tutaj chciałabym w zasadzie przez analogię odnieść się do tej kwestii, o której mówiłam w kontekście programów polityki i strategii. Mówiłam tam o podziale polityk na obligatoryjne i fakultatywne. No i tutaj właśnie w pomocy społecznej warto wskazać na te działania i na te programy, które również o charakterze fakultatywnym są, czy były realizowane. O programie, realizowanym programie Posiłek w Szkole i Domu, pomocy żywnościowej, o programie asystenta rodziny, czy realizowanym programie Senior Plus. Więc myślę, że tutaj też warto wspomnieć też o tych działaniach, które obok tych obligatoryjnych w zakresie pomocy społecznej realizowane są również dodatkowo. Rok 2022 to też ten element, czy te działania, które w poprzednich latach nie występowały, czyli wsparcie dla obywateli Ukrainy. No i tutaj, jeśli chodzi chociażby o liczby nadanych numerów PESEL, to 391 osób, taki numer PESEL został przyznany, jeśli chodzi o działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu. Tutaj też na slajdzie, jak i w raporcie, macie Państwo przedstawioną pełną informację na temat zakresu działań podejmowanych na rzecz obywateli Ukrainy. Działalność kulturalna i sportowa. Wydatki na kulturę w roku 2022 milion 13 tysięcy złotych i dość duży wzrost, jeśli chodzi o rok poprzedni. Szukałam tutaj jakiegoś uzasadnienia, być może inwestycje. Natomiast ten wzrost tak naprawdę wynika z pewnego rodzaju otwarcia się społeczeństwa po okresie pandemicznym. I ja ze swoim zespołem przygotowaliśmy blisko 40 raportów w tym roku i w prawie wszystkich dostrzegalny jest dość duży wzrost wydatków na kulturę, ponieważ właśnie wiele samorządów otworzyło się na tą działalność kulturalną po okresie pandemii, gdzie w zasadzie te wydatki były dość mocno ograniczane. Więc ten wzrost de facto wynika z tego, że no nie było już w 2022 roku dość dużych ograniczeń, jeśli chodzi o realizację imprez kulturalnych i sportowych, stąd też ten wzrost nastąpił w stosunku do roku poprzedniego. W samym raporcie również został przedstawiony wykaz realizowanych projektów czy wydarzeń z informacją na temat tego, co w danych wydarzeniach się działo wraz z dokumentacją fotograficzną. I analogicznie miało to miejsce również w przypadku działalności sportowej, z tym, że wydatki na sport wyniosły 1 171 000 w roku 2022. Elementem uzupełniającym również tą działalność sportową jest czytelnictwo, realizowane przez Bibliotekę Publiczną. Dotacja podmiotowa przeznaczona dla tej biblioteki w roku 2022, kwota 320 264, czyli jakby niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 10%. Natomiast w samym raporcie również przedstawiono statystyki działalności biblioteki w roku 2022. Liczba tytułów książkowych wyniosła 35 342 pozycje, nowe tytuły 1094,
Ubytki na skutek selekcji 2308, a łączna liczba wypożyczeń 15771, czyli niewiele ponad 1 na jedno wypożyczenie na mieszkańca, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że liczba mieszkańców to było 13 tysięcy. Działalność sportowa i działalność kulturalna realizowana jest również przez organizacje pozarządowe. No i tutaj, jeśli chodzi o realizację zadań publicznych w ramach pożytku publicznego, to kwota przeznaczona na realizację tych zadań wyniosła 372 tysiące, w zasadzie blisko 373 tysiące. I tutaj realizowano takie zadanie jak dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, organizacja rajdów o charakterze turystycznym dla młodzieży i dorosłych mieszkających na terenie gminy Jarosław, organizacja igrzysk sportowych o charakterze rekreacyjnym dla dzieci i dorosłych mieszkających na terenie gminy, organizacja zajęć, zawodów i imprez z terenu gminy, którą powierzono uczniowskiemu klubowi sportowo-turystycznemu Lider oraz wiele innych działań, które też zostały szczegółowo przedstawione w raporcie. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 806 tysięcy złotych przeznaczono również na zadania z zakresu rozwoju sportu zgodnie z ustawą o sporcie. Bezpieczeństwo publiczne, wydatkowane 684 tysiące w roku 2022 i w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 212 tysięcy złotych, przy czym ten wzrost akurat w przypadku bezpieczeństwa publicznego wynika z realizowanych inwestycji. Przede wszystkim zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa technicznego dla OSP Morawsko i OSP Surochów. I to jakby zdeterminowało nam wzrost wydatków na bezpieczeństwo publiczne w roku poprzednim, w roku 2022 w stosunku do roku poprzedniego. Jakby jeśli spojrzelibyśmy na strukturę wydatków w bezpieczeństwie publicznym, to zdecydowana większość, bo blisko 94% to było finansowanie zadań ochotniczych straży pożarnych, natomiast 5,77% to była tak zwana pozostała działalność i w tym mieszczą się wydatki, jakie gmina realizowała na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy. Tutaj na przykład zamieszczone są koszty nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy. Fundusz Sołecki, czyli ten nasz element, który stosujemy zamiennie w porównaniu do budżetu obywatelskiego. 501 tysięcy wydatkowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku poprzednim. I jeśli chodzi o kierunki wydatkowanych środków, to zdecydowana większość to są transport i łączność. O tym też już mówiliśmy na etapie inwestycji. Sporo inwestycji, które było realizowane w roku poprzednim, było realizowanych również w ramach Funduszu Sołeckiego i to jest blisko 46%, ale też dużo, bo 37% przeznaczono na kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego, czyli realizację imprez, różnego rodzaju spotkań, co też miało swój wyraz w realizowanych wydatkach w ramach działalności kulturalnej i sportowej. W samym raporcie, jak również tutaj na slajdzie, zostało przedstawione przyznane i wykonane środki w ramach każdego sołectwa i myślę, że tutaj jeśli chodzi o poziom realizacji 99-85%, to bardzo wysoki poziom, w zasadzie fundusz sołecki zrealizowany praktycznie w całości w porównaniu do tego, jakie środki zostały przyznane. I przechodzimy, Szanowni Państwo, do części trzeciej naszego raportu, czyli tej oceny ogólnej, oceny porównawczej sytuacji gminy na tle gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Grupę porównawczą gminy Jarosław tworzy 477 gmin wiejskich o umiarkowanej funkcji rolniczej. I chcę tutaj powiedzieć, że to nie my tworzymy metodologię podziału tych grup porównawczych, tylko czerpiemy z podziału grup czy z podziału gmin na grupy funkcjonalne przygotowaną przez Polską Akademię Nauk. Czerpiemy tutaj z metodologii profesora Śleszyńskiego i Komornickiego, którzy utworzyli właśnie taki podział jednostek samorządu terytorialnego w zależności od uwarunkowań rozwojowych. No i właśnie gmina Jarosław w myśl tej metodologii jest zakwalifikowana do grupy gmin wiejskich o umiarkowanej funkcji rolniczej. Jeśli chodzi o
województwo podkarpackie. Do tej grupy należy na przykład gmina Jodłowa, Domarac, Jasło, Korczyna czy Leżajsk, ale jeśli spojrzycie Państwo na mapę, to zobaczycie, że w grupie gminy należące do tej grupy w zasadzie rozsiane są po całej Polsce. W każdym województwie znajdziemy gminy, które do grupy porównawczej gminy Jarosław należą. No i Szanowni Państwo, jak wygląda sytuacja gminy na tle grupy porównawczej w roku 2022? Na wykresie mamy przedstawione 6 takich punktów, które odzwierciedlają analizowane obszary merytoryczne. Badamy tutaj sytuację gminy na tle grupy porównawczej w 6 obszarach. W obszarze edukacji, gospodarki, budżetu, demografii, infrastruktury, spraw społecznych oraz zdrowia. Co możemy powiedzieć, patrząc na ten wykres? Prosty sposób interpretacji tego wykresu polega na tym, że im bliżej kropka jest prawej strony wykresu, czyli tutaj, tym lepiej. Im wyżej, tym lepiej. Więc generalnie dążymy do góry lub do prawej strony. Większość obszarów, które analizowane były w przypadku gminy Jarosław, umiejscowiono jest w zasadzie w centralnej części tego wykresu. Czyli możemy powiedzieć, że w zasadzie sytuacja gminy Jarosław w porównaniu do tych 476 jednostek, no, kształtuje się gdzieś w połowie stawki. Sytuacja jest porównywalna. Ja, patrząc na taki wykres, często wskazuję, że w zasadzie, jeżeli jakaś gmina ma właśnie taki wynik oceny ogólnej jak tutaj, to uważam, że gmina rozwija się w sposób zrównoważony, czyli rozwija się z dbałością o każdy obszar. Nie ma obszaru, którego rozwojem szczególnie zajmowałaby się gmina, ponieważ wtedy rykoszetem mogłyby dostać inne obszary, które mogłyby po prostu wypaść gorzej. Więc tak naprawdę ten rozwój gminy odbywa się w sposób zrównoważony, z dbałością o każdy element funkcjonowania samorządu. Oczywiście jest tutaj edukacja, która wypadła nam w tej pierwszej ćwiartce i myślę, że to jest obszar, któremu trzeba przyjrzeć się w pierwszej kolejności, w kontekście kolejnych lat. Natomiast chciałabym jeszcze Państwu pokazać jedną rzecz, bo o ile to, co ja teraz Państwu prezentuję, to jest takie ujęcie statyczne tego wykresu, czyli stan na koniec roku poprzedniego, ale szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na to, jak sytuacja zmieniła się w porównaniu z roku poprzedniego do roku 2022. Czy na przykład, bazując na tych samych parametrach, bazując na tych samych wskaźnikach, uległa poprawie sytuacja w jakimś obszarze, czy też nie. No i jeśli spojrzymy na ten wykres właśnie w taki sposób, to zobaczycie Państwo, że uległa poprawie sytuacja w zakresie edukacji. Oczywiście ona w dalszym ciągu wymaga pracy i uwagi z Państwa strony, ale dostrzegalna jest zmiana, jeśli chodzi o ten obszar, bo widzimy, że nasz punkt na wykresie związany z edukacją przesunął się do góry. Budżet, co prawda niewielkie przesunięcie, ale jednak przesunięcie w górę i w prawą stronę, czyli również pozytywna zmiana, jeśli chodzi o rok 2021. Demografia podobnie, co prawda też niewielkie przesunięcie, ale jednak w górę i w prawą stronę, czyli też pozytywne. Bez większej zmiany, jeśli chodzi o infrastrukturę i gospodarkę komunalną i to, co powiedzmy zmieniło się na niekorzyść, to jest gospodarka, która nadal jest w sytuacji, w tej samej ćwiartce, jeśli chodzi o ocenę sytuacji, ale jednak punkt przesunął nam się w dół, czyli tutaj zaobserwowane jest jakieś działanie, które spowodowało przesunięcie tej kropki w dół. Być może to wynika po prostu z większej aktywności gmin w grupie porównawczej w jakimś zakresie z tego obszaru. No i podobnie dotyczy to spraw społecznych. Też niewielkie przesunięcie, ale jednak w dół. Więc myślę, że warto z tej analizy wyciągnąć dla Ciebie przede wszystkim te pozytywne zmiany, jakie nastąpiły, czyli edukacja, budżet, demografia, niepogorszenie sytuacji w infrastrukturze, no i być może zwrócenie uwagi na to, co mogło spowodować to przesunięcie w gospodarce i w sprawach społecznych. Tak czy inaczej, patrząc na sytuację gminy w roku 2022 z lotu ptaka w porównaniu do tych gmin, możemy powiedzieć, że gmina rozwijała się w sposób zrównoważony, z dbałością o wszystkie obszary funkcjonowania i myślę, że z tym wnioskiem Państwa zostawię. Bardzo dziękuję.